Pierwsza Liga jest najbardziej wpływowym piordem w świecie frików. Pomimo, że wywodzi się ze sportów sylwetkowych, to umie spuścić łomot, co pokazał nieraz, chociażby nokautując Araba. Szanowni Państwo, drodzy Państwo, witam w kolejnym odcinku z serii Hity Polskiego Internetu. Programu, który jest zajebisty, jest zajefajna, jeżeli sądzisz inaczej, to wcale nie musisz klikać subskrybuj na dole w celu otrzymywania notyfikacji o nowych filmach. Zapraszam do oglądania. You see how I'm faster, man? I swear with approval. I'm Tyson, man. Polish Iron Tyson. Szeliga Piord, lub mówiąc kolokwialnie, Piord Szeliga, jak mówi nam Wikipedia, jest polskim politykiem, działaczem samorządowym i nauczycielem, a także posłem na Sejm 7 kadencji. Chociaż nie, to nie ten Piord Szeliga. Ale jest jakiś ziomal, który ma na imię i nazwisko tak samo, ale to nie jest ten sam Piord Szeliga, tylko jakiś polityczny Piord Szeliga. Piotrkowi już od dziecka nieobce było dźwiganie żelastwa wszelkiej maści. Jak widzimy na załączonym zdjęciu, w głowie mu raczej kurczak z parówczanem, nieżeli McDonaldy czy inne świństwa. W wywiadzie dla kanału Amazon TV z dumą stwierdził, że podjadał rodzicom końcówki od pizzy, a niekiedy wyciskał ich na klatę. Nie był to dla nich najlepszy okres. Ojciec coraz to bardziej wpadał w kompleksy, gdy młody mówił mu, że idealnie nada się na podnoszenie 120 kg na klatę. W końcu postanowił zrzucić Bebzon i wyprosić Szeligę z uniwersum Piordów. Oprócz tego interesował się hokejem na lodzie, gdzie zdobył parę medali z ziemniaka, które przerobił na frytki. W szczycie swojej formy ważył grubo ponad 115 kg i jeszcze trochę to Pudzianowski zacznie go wyciskać na cycki. Cześć, tu mówi Pudzian. Co do Pudzianowskiego, warto przejść do rozdziału pod nazwą Mieszane sztuki walki. To właśnie z Krystianem Pudzianowskim miał okazję zbić rękawice na gali Fen. Krystian, jak wiadomo, jest jednym z potężniejszych braci Pudzian. Posiada część duszy Mariuszka, przez co jego uśmiech jest równie promienny co pomidorowego władcy. Niestety, nie pomogło mu to w bitce z Szeligą. Po dwóch męczących rundach nie dał rady wyjść do trzeciej. Kto wie, co by było, jakby walczył dalej? Co by było, jakby nagle eksplodował, a z jego serducha przygrywałaby piosenka Dawaj na ring! Ale ja osobiście wolę utwór Cała sala buja się. I jeden i drugi dał z siebie 150% i nie ma to jak waga ciężka. Wielki szacun dla każdego napompowanego balona za wyjście do klatki. Niełatwym zadaniem jest dotlenić taki kawał mięcha. Wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, jak potwornym wysiłkiem jest przywalczyć chociażby jedną rundę. Wiem, że wygląda to na łatwe i większość z was pewnie myśli, że ma umiejętności Bruce Lee, ale gwarantuję wam, nie macie umiejętności Bruce Lee, a co najwyżej Feretka Kiepskiego w kolabo z Waldusiem. Krystian nawet nie miał już siły podejść, jak ogłaszali zwycięzcy starcia. Ale wiadomo, brat Pudziana to brat Pudziana i wielki szacun za bycie bratem Pudziana. Warto wspomnieć o mowie motywacyjnej Piorda, którą miał okazję nagrać dla kanału Trek Nutrition. Nie żeby coś, sportowcem to nie z krwi i kości, ale błagam, niech on się za to więcej nie bierze. Brzmi to bardziej jak monolog gimnazjalisty napisany na kolanie. Motywacja to jest coś, co pozwala ci zacząć. Wow. Później jest już tylko charakter i ambicja. Wow. Wszystko leży wyłącznie w twoich rękach, więc jak? Naprawdę pragniesz sukcesu? Nie można być najlepszym w każdej dziedzinie i w tej raczej nie zrobi furory. Już nie mówiąc o tym, że wielokrotnie słyszałem tę przemowę na jakimś amerykańskim kanale. Warto wymyśleć coś swojego. Swój debiut Federacji Fame miał w roku 2020 w pojedynku z potężnym piechowiakiem. No to było grubaśne. Widać było lekką iskrę niezgody, ale tak jak przypuszczałem, wszystko to by napędzić oglądalność, bo po bitce okazali sobie respekt. Zaczynasz gadać na temat pieniędzy, co ty człowiek ciągnąłeś i co ty masz w ogóle. Tak samo jak powiedziałeś, wszystko kurwa... Wszystko mam. Zasady są w War Vivru, tak? Jeden mówi, drugi słucha. No ale ty mi nie będziesz dyktował warunków. No to spierdalaj, wieśniaku. Walka była jedną z ciekawszych w historii Fame'u i aż jestem zdziwiony, że portale MMA na całym świecie nie trąbiły o tym wydarzeniu. W pewnym momencie, gdy Shelly złapał za nogę kulturystę, ten odepchnął go jak worek kartofli. To dopiero trzeba mieć parę w nogach. Doszło nawet do podwójnego knockdownu i dosłownie w tym samym momencie panowie spadli na ziemię. Doszło wówczas do trzęsienia całym obiektem na hali, brakowało tylko Krystiana ze swoim cała sala buja się. Raczej trzęsie się, bo z 600 kg mięsidła to tam na spokojnie banglało. Pojedynek wygrał pan Piechowiak i zwracam się teraz do łysego z Fame'u. Prosiłbym o więcej jego mościa w klatce, inaczej czeka was rozmowa z prokuratorem Szeligą, a tego ani ja, ani wy nie chcemy. Swoją drogą to Jacek Murański nadał mu przydomek prokurator Szeliga. Nie wiem co, gdzie i jak, ale doszło do takiego etapu, że sam się zaczął z tego brechtać. Pewnego razu założył strój prokuratora i przywitał się ze wszystkimi zgromadzonymi. Łapcie fragment. Nie ma nic do zagadania! To było
Zaplanowane! Krzysztof Ferenc jest kolejnym zawodnikiem, który wskoczył do klatki z Pjortsonem. Shelley już w pierwszej rundzie poczęstował go solidnym gongiem na face'a, tym samym składając go na łopatki. Było to takie połączenie cepa weselniaka od Ferrariego, ale nieco bardziej świadomego i wytrenowanego na cacy. W walce z Arabem również pokazał nam, co potrafi. Wszystko to miało miejsce w drugiej rundzie, ale jak na moje, Arab tego dnia nie był po prostu sobą. Już na konferencji widać było, że myśli o niebieskich migdałach. Sylwuja, ja cię mogę zapytać? Tak. Jesteś z Wyrolem? Słucham? Jesteś z Wyrolem? Człowieku, masz coś odklejony. Możesz... Weź ty i się przejdź, chłopie, przewietrz się. Chyba, że... Ale też nie rozumiem, masz kurwa... jakieś informacje o mnie, że zadałeś takie pytanie? Kręcasz to, wiesz, gdzie by się dziewczyny biły i to tak dla żartów zapytałem, wiesz. Bo tak w ogóle fajnie, że Shelley wchodzi do oktagonu z dobrymi zawodnikami, to tylko pokazuje, że pomimo iż często zachowuje się jak kasztan, to poziom sportowy utrzymuje i to się ceni. W kolejnym starciu z Normanem Parke widać było różnicę między umiejętnościami panów. Miałem wrażenie, że Stormy nie jest w stanie przewidzieć każdy kolejny ruch Piorda. Nawet jak już coś wleciało, to albo na gardę, albo i tak ledwo go smyrnął. Shelley dotrwał do drugiej rundy i nie mogło to się skończyć inaczej. W pojedynku z byłym zawodnikiem KSW Marcinem Rzoskiem doszło do niefortunnej sytuacji, a mianowicie już w pierwszych sekundach wleciał porządny low kick ze strony mięśniaka, po którym Wrzodek upadł i złamał rękę. Wiadomka, wygrał ten pojedynek, ale nie jest to zwycięstwo, którego by chyba oczekiwał. Pewnie tam po cichu świętował zwycięstwo, torzając się w kiślu, ale w tym przypadku rewanż obowiązkowy. Ja się przygotowywałem do tej walki, naprawdę bardzo ciężko. Wiecie co, no jak najbardziej Marcinowi dam ten rewanż oczywiście, bo nie takiego zwycięstwa się spodziewałem. Byłem przygotowany na 3 rundy ciężkiej batalii. Tutaj nieszczęśliwie Marcin upadł, coś tam mu się stało. No przykro mi, bo naprawdę chciałem wam dać zajebiste widowisko. Ale to walka z wampirem przysporzyła nam najwięcej emocji na żywo. Widać, że Piotruś mocno progresuje w kwestiach sportu walki, ale przeciwnik miał wszystko pod kontrolą i poradził sobie z rywalem. Dlatego też wygrał i podał grabę na zgodę. Pierwszy pojedynek w Formule K1. Zwycięzcą zostaje Michał Wampir Pasterna. Ostatnio zrobiło się dość głośno o pewnej sytuacji, która przysporzyła mnie o ból serca. Otóż Shelley zaczął się spotykać z żoną swojego trenera, który jest aktualnie w śpiączce. Jak dobrze wiemy, uczucia nie wybierają i inne takie, ale bez jaj. Męska solidarność musi być i w tym wypadku ogromny minus dla Piorda. Nawet nie chodzi o to, czy byli kolegami, czy łączyły ich tylko relacje biznesowe. Po prostu tak się nie robi. Jego tłumaczenie jest po prostu dziecinne. No ale co wymyśleliście, że my z Anią nie wiedzieliśmy, że tak będzie? I pomimo tego poszliśmy w to. Dlaczego? No zastanówcie się. Pamiętajcie, życie jest tylko jedno i trzeba je kurwa przeżyć. Jacyś podrzędni youtuberzy czy tiktokerzy. Po to, żeby wygenerować sobie zasięgi, jakich jeszcze nigdy nie mieli. Ale nie jest to temat, który chcę drążyć, bo zbiera mi się na kakę. Potężni bracia Tyburscy w poprzednim odcinku na kanale. Z tego miejsca was do niego odsyłam, tutaj macie adnotację, link również w pierwszej linijce opisu.